dzisiejszy dzień wchodzimy w pełni skoncentrowani. Niektórzy nawet dostali zielone światło do przechodzenia na czerwonym świetle. Ale jak widać, reszta stosowała się do wyznaczonych reguł. Tuż przed wyjazdem na mecz niektórzy bacznie oglądali spotkanie naszych sobotnich rywali, a więc Szwajcarów, a my zastanawialiśmy się, czy fakt, że na beach soccerowych turniejach gra się codziennie, to wada czy zaleta. Grając na trawie gramy co 3 dni, więc jest czas na regenerację, spokojnie można się odnowić, potrenować, jeszcze stałe fragmenty poćwiczyć. Tutaj niestety nie ma czasu, jest dzień w dzień mecz, więc tej koncentracji praktycznie nie ma. Trzeba cały czas walczyć, cały czas odpoczywać cały dzień, żeby dojść do tego meczu w 100% sytuacji. Ja na pewno wolałbym mieć dłuższą przerwę między meczami, bo wiem, że chłopaki po mistrzostwach Polski są zmęczeni i powoli zaczyna brakować tej pary, bo przy takiej temperaturze, przy rozegraniu w 10 dni kilku meczy, to na pewno brakuje tej siły. Często słyszymy narzekania piłkarzy trawiasty, że mają 2 mecze w tygodniu nieraz. To proponuję kiedyś spróbować beach soccera, tak jak teraz przy 30-stopniowym upale. Jest piasek ma taką temperaturę, że się praktycznie na boso nie da po nim chodzić. Jest to naprawdę ogromny wysiłek, ogromny. Nie dało się dzisiaj także wygrać z Portugalią. Nijak. Bo choć w pewnym momencie strzeliliśmy za sprawą Bogusława Saganowskiego kontaktową bramkę, to Portugalczycy pokazali dzisiaj beach soccer na momentami niebotycznym poziomie. Mecz zakończył się ostatecznie zwycięstwem świeżo upieczonych medalistów tego turnieju. 6-2. My zagramy w sobotę ze Szwajcarią, żeby zachować szansę na walkę o brązowy medal. Było dzisiaj widać tą ich wyższość techniczną, tak? I nam jakby zabrakło tej motywacji, tej agresji w graniu i to na nas się zemściło. Niektóre bramki w ogóle nie powinny wpaść, a się dziwię chłopakom, że sobie nie podpowiadają. Cały czas im to tłumaczę, że powinni z sobą rozmawiać, żebyśmy wiedzieli, co mamy grać i co zagrać, a dzisiaj tego nie było. No, na pewno jest to bolesna porażka, ale na pewno też jest fajna lekcja. Beach soccer to piękna gra, ale jak w każdej grze czasem trzeba przegrać. Dzisiaj Polacy przegrali boleśnie, jak powiedział trener Bogusław Saganowski, z Portugalczykami 2-6, ale specyfika tego turnieju, to o czym mówiliśmy w tym materiale, jest taka, że jest bardzo krótki czas oczekiwania na kolejne spotkanie i już jutro szansa na to, żeby się zrehabilitować. O tej samej porze, 17:45 w sobotę, gramy ze Szwajcarią.